Przed nami kolejne wystąpienia naszej Zosi. Łobwe parsza, pani Zosia. Beha'alotcha. Wśród wydarzeń, o których mówimy w tej parszy, jest też bunt rodzeństwa Miriam i Arona przeciwko Mojżeszowi. Nie jest to właściwie bunt, jedynie rozmowa wyrażająca pewną pretensję. I za to nastąpiła kara. Miriam rozprawiała z Aronem o Mojżeszu z powodu żony kuszutanki, którą pojął. I mówili też, alboż tylko z Mojżeszem, mówił wiekuisty, mówił on wszak i z nami. I usłyszał to wiekuisty i spłonął gniew jego na nich, a Miriam została ukarana trądem. Stała się mecoraat. Tak więc ona, uzdrowicielka, straciła zdrowie. Aron prosił o wybaczenie i uleczenie siostry i Mojżesz także wołał do Najwyższego o jej uzdrowienie. Była to najkrótsza modlitwa w Torze, brzmi jak inkantacja El na refa na la. Miriam musiała przez 7 dni pozostać poza obozem, a cały lud czekał na nią, po czym wróciła i lud mógł wyruszyć. Tyle historia. A jakie jest jej wytłumaczenie? Wiemy, że cara at, choroba uważana za trąd, była karą za obmowę, za laszon hara. Ale co właściwie Miriam mówiła? Nie wiadomo na pewno. Wiadomo, że rozprawiali o Mojżeszu z powodu kuszytki. I tu są dwie interpretacje. Według jednej chodziło o Etiopkę, z którą Mojżesz się ożenił po śmierci Cypory. A co miało dotknąć Miriam w jej dumie narodowej, co ukazywałoby ją jakby rasistkę. Według innej interpretacji to było raczej niemożliwe i chodziło o coś zupełnie innego. Oto Ciporę nazywano kusi, czarna, z powodu jej piękności. A Miriam robiła Mojżeszowi wyrzuty, że przestał z nią współżyć jak mąż, poświęcają się całkowicie obowiązkom wodza i proroka. Miriam więc mówiła w obronie Cipory, kuszytki, a nie przeciwko niej. I to znaczyło z jej powodu. Ale Najwyższy, jak widzimy, zareagował dopiero wtedy, gdy usłyszał, że kwestionują oni jedyne przywództwo Mojżesza. I dobitnie im przypomniał, że Mojżesz nie jest zwykłym prorokiem, że Mojżesz jest jego prorokiem w całym domu Izraela uwierzytelnionym, do którego przemawia z ust do ust. Jak mogli odważyć się o nim rozprawiać? Możemy zapytać, dlaczego tylko Miriam została ukarana mecorą, trądem, chociaż zwracał się do obojga i Aron przyznał się do grzechu. Niektórzy mówią, że ona w ogóle zaczęła tę rozmowę, dlatego też jest wymieniona na pierwszym miejscu. Mówi się też, że Aron już został dostatecznie ukarany cierpieniem z powodu śmierci swoich synów. No cóż, wiemy, że od czasów Adama i Ewy kobiety są obwiniane też za grzechy mężczyzn, jako te, które ich skłaniają do grzechu i ponoszą niestety zwykle cięższe konsekwencje. Szabat szalom.